Witam ponownie w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Legend of Korra. W poprzednim odcinku udało nam się pokonać mecha i odzyskać magię ziemi. A teraz mamy kolejne niskobudżetowe urozmaicenie, czyli gra przeszła w tryb 2D. Znaczy jest to takie troszkę niepełne 2D, dlatego że tylko tak się kamera ustawia, sterowanie jest takie dwuwymiarowe, ale możemy też chodzić w dowolną stronę, do przodu i do tyłu, chociaż nie ma to sensu, bo jedyne czym to poskutkuje to skoczeniem w przepaść i zabiciem się. No dobra, nie do końca zabiciem się, bo to zależy od tego ile mamy życia, ale generalnie utraty chociaż trochę życia. Ta sekcja przeszła mi naprawdę bardzo szybko, ale może naprawdę zająć wiele dłużej. Jeśli próbujemy wejść na górną ścieżkę, zdobyć ukryte skrzynki, zdobyć co tam trzeba, żeby sobie odblokować wszystkie znajdźki. Ale ja na chwilę obecną nie jestem tym zainteresowany. Po prostu przeszedłem przez tą króciutką sekcję i w sumie to szkoda, bo chciałbym, żeby te sekcje dwubiarowe trwały trochę dłużej. Co prawda lubię, kiedy gry są 3D. 2D to troszkę lubię, ale jest tylko troszkę za dużo ostatnimi czasy, tak mniej więcej. Chyba Mega Man 9 wywołał taki boom na dwuwymiar. No nie wiem, ale jestem jedną z nielicznych osób, które lubią jak gry się przełączają pomiędzy 3D a 2D. Najlepiej jak jest to często ze zdecydowaną przewagą 3D. Tak jeśli gra przez większy czas jest 2D, to wtedy to już jest przesada. Czuję, że jest to wręcz zmarnowany potencjał. Ja chcę 3D, więcej 3D. Ale jeśli gra tak na chwilę przejdzie do 2D, to daje to takiego dodatkowego smaczku. Takiego urozmaicenia, chociaż w zasadzie gra nie ma żadnej takiej większej zmiany poza zmianą perspektywy kamery. Ciekawe co ta psychologia robi. I znowu te typki. Ale na szczęście teraz mamy dodatkową zdolność. Możemy ich walnąć kamieniem w łeb. Mamy bardzo dobre ataki obszarowe. Ognisty na szczęście szybko się przełączył w tryb QTE, więc będę mógł szybko mu zadać obrażenia. Jeszcze obok wodny był zaraz obok, więc przy okazji też oberwał. I mogę tutaj przetestować parę zdolności ofensywnych ziemi. Na przykład, bardzo mocne są ataki naładowane. Ładujemy z ziemi i wtedy tak ulądujemy na ziemię. Ale teraz trochę sobie postrzelam wodą dla bezpieczeństwa, żeby trzymać się na dystans. Dlatego, że nawet jeśli atakuje ziemią, jeśli te ataki są naprawdę bardzo mocne, to i tak stanowi to niesamowite niebezpieczeństwo, dlatego że nie można po prostu większość ataków zblokować, ani zrobić kontr. Tylko ataki dystansowe. A to, czy ta sekcja QTE się włączy, to jest tylko i wyłącznie kwestia szczęścia. Włączy się, nie włączy? Nie wiem. I nie możemy nic zrobić, żeby to jakoś przyspieszyć, wymusić, bo jakbym mógł, to bym tak ciągle wymuszał, przyspieszał. Tak ciągle tylko te QTE i szybkie ataki. Na szczęście te QTE nie są w tej grze jakieś szczególnie złe. Znaczy, szczególnie złe, zapewne jakby zawsze były złe. No, w większości przypadków w grach są, ale tutaj tylko przesuwanie odpowiednią gałką. Jak zrobimy coś źle, to nie jest tak, że gra nas za to ukaże. Tylko po prostu trzeba odpowiednio szybko nacisnąć co trzeba. I mamy bardzo mocny, satysfakcjonujący atak. No i nie ma też takiego stresu. Jak się nie uda, o to wtedy oberwiemy, stracimy z pół życia, spadniemy, przepaść, to coś w rodzaju. I oto mamy kolejną sekcję z Temple Runem. Na szczęście tym razem jest wbrew pozorom łatwiej. Dlatego, że pomimo, że jest tutaj troszkę więcej przeszkód, troszkę więcej komplikacji, to mamy tutaj dwie dodatkowe zdolności. Po pierwsze mamy tarczę z wody, która jest zupełnie bezużyteczna, dlatego, że jeśli coś może zablokować, to zablokuje tylko coś, co i tak zabrałoby 1/3 paska zdrowia. Czy jakaś ściana, czy jakaś przepaść na stanie ochrony, a niestety to jest większość zagrożeń. Nie kucniemy, wodna tarcza nic nam nie zrobi. No i jeszcze w późniejszej części gry jest pewien
Dobra, nie będę spoilerował, ale jest pewien moment, kiedy to się przydaje. Jednakże na szczęście mamy też tutaj kolejną zdolność, czyli podwójny skok. To jest naprawdę, naprawdę niesamowite ułatwienie. Jak źle wymierzymy jakiś skok, to wtedy można na szczęście skorygować, skoczyć jeszcze raz, wycelować. I jakoś idzie. Ewentualnie możemy się bardziej pogrążyć, przeskoczyć za daleko. Przeskakując jedną przepaść, wpadniemy w kolejną, drugą i no. A zdawa się. Po prostu taki styl gry, który polega na tym, że trzeba być bezbłędnym. I tyle. Na szczęście to nie jest tak, że musimy jedną konkretną ścieżkę wybrać, że lewa zablokowana, prawa zablokowana, trzeba środkiem. Tutaj na przykład mogłem z lewej przejść, mogłem z prawej, a poleciałem środkiem i się zabiłem. Ale teraz nie mam żadnego takiego specjalnego powodu, żeby jakoś szczególnie uważać, żeby przejść cały ten poziom, całą tą sekcję bez obrywania ani razu. Dostaje się za to osiągnięcie. Jest jedno na wszystkie sekcje, czyli przejdziemy dowolną sekcję bez zginięcia. To wtedy dostajemy osiągnięcie, które się nazywa Good Girl. Dobra dziewczynka. Jeśli chodzi o osiągnięcia, to moim zdaniem najtrudniejsze są te, które wymagają zdobycia przedmiotów ze skrzynek. Nie dlatego, że te skrzynki są jakieś szczególnie trudne do osiągnięcia, tylko dlatego, że one są losowe. Zdobycie przedmiotu o rangi S, są dwa takie do zdobycia, które trzeba, to naprawdę może być kwestia powtarzania ostatniego... Przed ostatniego poziomu kilka razy. Naprawdę sporo chodzenia takiego w kółko, powtarzania tych samych kombosów. Kto wpadł na taki pomysł, to naprawdę nie miał dobrego pomysłu. Innym takim dosyć trudnym osiągnięciem, jeśli chodzi o te różne znajdźki, to jest przedmiot, który polega na tym, żeby odnaleźć 10 kawaczków. I generalnie zdobycie tego osiągnięcia sprowadza się do przechodzenia pierwszego poziomu, tak mniej więcej w kółko. Pojawia się tam pewien przeciwnik, co po podejściu znika, trzeba go zestrzelić wodą. No i wtedy dostajemy kabaczka. Ten boss to jest taki mech, tylko trudniejszy. Znacznie trudniejszy od tego poprzedniego. Tak trudny, że za pierwszym razem to mi zajęło 10 minut, zostało mu może, no nie wiem, z 5% paska zdrowia i zginąłem. Wyciąłem całą tamtą walkę tylko dlatego, że jeśli bym ją zostawił, to ta część trwałaby dwa razy dłużej. No, by to oznaczało, że musiałbym podzielić to na dwie części, z których jedna byłaby walka z mechem, a druga to byłaby przyjażdżka nogą i też walka z mechem. A tak teraz, jak już nabrałem praktyki, pokażę wam, jak szybko i sprawnie pokonać tego bossa, jak robić uniki. Proponuję tutaj używać magii ziemi. Po naładowaniu walimy mocniej, szybciej i jakoś ujdzie. Grunt to trzymać się blisko, w przeciwieństwie do tego poprzedniego mecha. Ten poprzedni mech bardzo lubił strzelać tymi łańcuchami, a następnie farżować. Ten tak bardzo nie. Jeśli się trzymamy daleko, to wtedy bardzo lubi ataki elektryczne. Najlepiej się trzymać blisko, atakować. Jak widzimy prąd, to robimy uniki. Jeśli nie widzimy prądu, to blokujemy, albo tak jak teraz. Teraz go zablokowaliśmy. No i niestety, w przeciwieństwie do tego poprzedniego farwy nie robi, ale za to można go było obejść w momencie, kiedy robił atak, który strzelał kablami z ziemi. Ten boss jest trudny głównie przez to, że nie ma tutaj za bardzo okazji, żeby go zaatakować. Trzeba właśnie go prowokować małą odległością do tego, żeby atakował nas z piąchy nienaelektryzowanej, a następnie szybko go zaatakować. On, albo tak jak na przykład teraz, zrobił farwę. No i w końcu możemy go zaatakować. Tutaj bardzo ważne są okoliczne samochody, skrzynki i tego typu rzeczy. Podczas tego bossa zdrowie się traci. Bardzo szybko. Natomiast niszcząc samochody, możemy je odzyskiwać. Podczas tej walki tak troszkę nie do końca rozumiałem, czemu tutaj właśnie tak daleko poleciałem podczas niektórych uników. A później dopiero się zdałem, że to jest kwestia pewnego darmowego przedmiotu. Normalnie to jakbym robił unik, to po prostu bym lądował tam, gdzie lądowałem. A tutaj mam ten przedmiot na super uniki, przez co lecę daleko. Jak robię unik w stronę przeciwnika, wtedy przez pół mapy do niego. No ale udało nam się pokonać tego bardzo trudnego bossa. I to całkiem sprawnie, metodami niema speedrunowymi. Chwalę się mnie. Kto pracujesz?
some old guy from the South Pole with lots of money. I don't know his name. Please don't hurt me. What was he saying about extraction? He was rambling about some crazy idea he had. He said he could steal your chi or something. He said order will rise from the chaos. I told you everything I know. Now please, let me go. Każe ci mi wcisnąć B, ale ja się na to nie godzę. Uwie Y. Nie lubię tak się znęcać nad pokonanymi przeciwnikami. Niestety gra tutaj zmusza nas do tego, żeby go zaatakować. No niestety. Nie możemy okazywać litości, nawet jeśli bardzo byśmy chcieli. Do zobaczenia w kolejnej części.